Ładnie? Ładnie. Bardzo ładnie. Naprawdę? No. Cześć kochani! Cześć! Witamy gorąco, serdecznie, będzie zabawnie dzisiaj. Dlaczego będzie zabawnie? Bo pozwoliłam poszaleć Karoli. Wszystkie reakcje, które za chwilę tutaj zobaczycie na mojej twarzy, będą najprawdziwsze, bo nie wiem nic, a zaraz się dowiem tak jak wy. Karola otrzymała ode mnie budżet w wysokości 300 zł. 300 zł i poszła zaszaleć na wyprzedażach i ubrać mnie od stóp do głów. Powiedziałam, żeby stworzyła jakąś stylizację za 300, bo Karola ma takie zdolności, że ona potrafi, słuchajcie, fajnie się ubrać sama za niewielkie pieniądze, więc jej dałam 300. No to już jest taki całkiem spory budżet, jak na czas wyprzedaży. No i powiedziałam, szalej dziewczyno. No i teraz Karola, w trzech zdaniach powiedz, gdzie byłaś, co widziałaś, który sklep Cię zachwycił, a w którym już nie było nic, bo wszystko wyprzedane? Byłam w sieciówkach, byłam w Zarze, w Mango, w Desert, w H&M-ie. Mm-hmm. I w sumie tylko w tych czterech sklepach. Gdzie jest najwięcej towaru jeszcze? Wszędzie. Wszędzie jest? Tak. Bo jak ja się przeszłam po sklepach, byłam w Galerii Młociny, to nie wiem, jakoś tak mało tego tam towaru, znaczy, wydaje mi się wyprzedany. Ja byłam w centrum, więc jest więcej. Przy Marszałkowskiej, więc tam jest zawsze dużo towaru. Okay. Wydaje mi się, że chyba najmniej było w H&M-ie. Mhm, już przebrane? Tak. Najwięcej było w Reserved. W Reserved. Dobra, Karola, a jakbyś miała wybrać to jedną z tych sieciówek dla siebie, gdzie widziałaś dla siebie najwięcej rzeczy, to jaka to będzie sieciówka? Zara, krótko i na temat. Okej, okay, no dobrze, no to przystąpimy do tej części. Ja się nie mogę doczekać. Najważniejszej, Karola się nie może doczekać. Nie mam pojęcia, co tam jest, już się boję. I co widzę? Widzę torbę Mango, którą Karola mi teraz przekazuje i tam wszystko jest, słuchajcie. Boję się, boję. Hashtag sale, zobaczymy. No dobra, to lecimy. Od czego zaczynamy? Mango, to bo tam widzę jakieś papierowe też. Od Mango? Tak. Znaczy, tam jest wszystko w środku, ale zacznij od tego czarno-białego. Od czarno-białego? Bardzo ładna marynarka. W jakiej super cenie. Słuchajcie, marynarka w stylu takim szanelkowym, możemy tak powiedzieć, prawda? Wow, z ładnymi, ozdobnymi guzikami, z Mango. Podoba mi się. Karola, podoba mi się. Podoba mi się. Nie wiem, co powiedzieć więcej. To trzeba przymierzyć. Marynarka w rozmiarze 40 europejskim, przeceniona z 299 zł na 159,90. I to jest taki mój styl. Aczkolwiek nie wiem, czy sama bym ją znalazła, bo ja, słuchajcie, nie umiem kupować na wyprzedażach. Oprócz Massimo. Nie, to był pierwszy sklep, do którego poszłam. Weszłaś. Jak zobaczyłam tą marynarkę, to mówię, nie no, to... Zresztą ja jeszcze, jak ona była w normalnej cenie, bardzo na nią polowałam. Dla siebie? Tak. Okej. Okay. No jak zobaczyłam, że tutaj jest przeceniona, to mówię, nie no, biorę. Bardzo mi się podoba, słuchaj, pewnie bym sama jej nie znalazła, bo ja na chwilę weszłam do Mango w Hiszpanii, weszłam i wyszłam, bo po prostu nie umiałam się tam odnaleźć, bo właśnie się zaczęły wyprzedaże, więc było szaleństwo, bo w Hiszpanii to jest tak, że niektóre sklepy wcześniej zaczynają wyprzedaże, niektóre później. A w Polsce też Mango miał wcześniej. Wcześniej miał, tak. Mango, okej. Bardzo piękna, jestem ciekawa, jak będzie leżeć na mnie. Dobrze, to zaraz będziemy mierzyły. I to jest pierwsza rzecz. Idziemy dalej. No to Zara może. Nie, to nie? To... Dobra. A to będzie skąd? To jest Reserved. Z Reserved? Spódnica. Karola, ja nie chodzę w spódnicach. Zaczniesz? Zacznę? Tak. Mówisz? Tak. Słuchajcie, spódnica. Jakaś taka duża mi się wydaje. Chociaż nie, może ja nie. Pomiędzy 38 a 40, co nie było tylko centymetr różnicy pomiędzy... To lepiej większa. Dobra, zobaczymy. Spódnica, no nie wiem, Karola, no, czy... ja zrobiłam taką stylizację, żeby... Że taką połączenie zrobiłaś, tak? Okej, okay, bo to będzie cała stylizacja, zaraz Wam się pokażę, ocenicie sami. I słuchajcie, ta spódnica kosztowała 99,99, przeceniona na 59,99. Nie lubię spódnic. Mam dwie. To będzie trzecia. Ale
Trzeba dać sobie szansę? Trzeba poszerzać horyzonty? Czarne rajstopy, spódnica. Marynarka, ona jest trochę dłuższa, więc okay. No zobaczymy, czy Karoli wyszło. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, i ta trzecia rzecz do tego tak. będzie pasowało? Tak, no to tak. Zara. Tak. Zara, kochani, i sprawdzamy, co w Zarze. Koszula biała, to jest już dobrze. Prosta koszula biała. Tak. Fajna. No takiej nie masz, takiego kroju nie masz. A co to jest taki krój większy jakiś? No ojej. To jest taka wielka. A, bo to jest oversize'owa, bo widzę, że to jest SK taka wielka. Tak. I że ja mam tak filuternie włożyć w spódnicę. Okej, okay. I z botkami. Tak. Dobra. Stopy, koszula, to jest ta marynarka. Wydaje mi się, że to będzie fajnie z tą współgrał. Dobrze. Cenę masz tam na metce w środku. Cenę mam na metce, dobrze. Koszula w pierwszej cenie kosztowała 199,99. Dużo za koszulę, ale Karola oczywiście deala znalazła 69,90. Dużo, bo ona jest bawełniana. Jest bawełniana, rzeczywiście. To nie jest 100% bawełny. No. Tak, tak, miła, miła, miła. Taka oversize'owa. To co, idziemy tworzyć stylizację? No tak. Ja jestem bardzo ciekawa. Boję się tylko spódnicy tak naprawdę, a cała reszta... Nie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Tak. Dobra, to idziemy się mierzyć, chodźcie, zobaczymy, jak będę wyglądać. Tada! A tak prezentuję się w całej stylizacji. Proszę bardzo, możecie mnie teraz obejrzeć z każdej strony. Tada! Tak. Na szczęście Karola dała mi cynk, żebym wzięła czarne rajstopy ze sobą i botki, więc tak, pasują idealnie do tej stylizacji. No i proszę bardzo, spódnica prezentuje się następująco i jestem w lekkim szoku, że na mnie ta spódnica wygląda lepiej niż jak ją trzymałam. Fajna. Ja generalnie spódnicą mówię nie wiem dlaczego, no nie czuję się w spódnicach, ja wolę sukienki. Natomiast jak ją założyłam, Nie mówię, chyba ze mną zostanie, naprawdę. Tak się prezentuje ta koszula. Bardzo się cieszę, że Karola wybrała koszulę w oversize'owym stylu, bo ja zawsze taką podkradałam mojemu panu małżonkowi. Ale to jest tak, że ta męska koszula no nie leży tak fajnie, jak właśnie ta damska uszyta na kobietę, a w kroju oversize'owym. Ona jest S, tak naprawdę ona spokojnie mogłaby być w tym oversize'owym stylu w rozmiarze XS. Ale okej, zostaje. No ale słuchajcie, ta marynarka to jest prawdziwa petarda. I właśnie na nią polowała moja Karola. Strasznie bardzo chciała ją mieć dla siebie, ale upolowała dla mnie. Była też w kolorze czarnym. Cała czarna? Cała czarna, tak, i miała guziki, dokładnie takie same guziki, tylko ze złotą obramówką. Mhm, ale ta jest fajna, słuchajcie. No i to jest rzecz, która będzie modna... Zawsze. Zawsze. Bo kratka, słuchajcie, zawsze się obroni. Myślisz, Karola, to nie jest pepitka, prawda? To jest raczej kratka. Jak to czujesz? Nie, coś pomiędzy. Kratka. To pepitka ma inny wzór, no to jest kratka. Także tak, kochani, marynarka to jest Mango, koszula Zara, spódnica Reserved. No i powiem wam, że... Śmiesznie, bo Karola zna mnie chyba nawet trochę lepiej niż ja siebie samą, bo ja pewnie stworzyłabym kolejną nudną, klasyczną stylizację, a tutaj widzicie, niby jest klasycznie, bo jest marynarka, biała koszula, no ale ta spódnica przełamuje tę klasykę taką trochę swoją drapieżnością przez te jety, prawda? Jak w ogóle miałam tą marynarkę w ręce, to zauważyłam w Mango właśnie wieńcową spódnicę, już miałam tą stylizację w głowie, tylko że niestety w Mango spódnica była... rozmiarze XXS. Aha, bo takie tam najczęściej i zostają. I była brzydsza niż ta. Mm-hmm. I była droższa, bo kosztowała 89 zł na przecenie. No i tak szukałam, byłam właśnie później w Zarze, nie znalazłam żadnej dziecowej spódnicy czarnej. Byłam w HM-ie, znalazłam, ale nie porwała mnie. No i fajnie. Weszłam na samym końcu do Reserved i mówię, no to jest... To jest to, tego szukałaś. Tak, super. To jest taki fajny przełamanie tej klasy. Dokładnie, właśnie ta, przez te jety jest trochę drapieżnie. Powiem wam, że się bardzo cieszę z tej stylizacji. Ona chyba trafi do mnie aż na Instagram, bo tak mi się podoba. No, że nawet na bloga awansuje. Koszulę na pewno będę nosić ze skórzanymi spodniami, które już mam, skóropodobnymi, bo wiecie, że takie lubię. Marynarka, no to będzie do wszystkiego pasować, bo nawet do jeansów. Nawet tę marynarkę pokusiłabym się do jeansów, słuchajcie, z dziurami na kolanach, takich wiecie, rurkowych. Tak. Takie, co już mam, prawda? Tak, ale nawet do... Ta marynarka, no nawet właśnie do tych swoich, twoich spodni skórzanych.
No właśnie, będzie super z ekoskóry, tak. Będzie pasować. Natomiast spódnica jest niespodzianką. Tak, do czarnej sukienki też pewnie przyda się. Spódnica, jakbyś teraz ubrała na przykład do tego jakiś swetr, włożyła tylko przód do przodu. Tak, z przód swetra do przodu i tak na... No dobrze, dobrze. W takim układzie tak. Tak się będę prezentować, sprawdźcie u mnie na Instagramie. Karola, bardzo Ci dziękuję, bo oszczędziłaś mi dużo czasu, a ja mam 3 nowe rzeczy z sieciówki i w dobrej cenie, bo słuchajcie, polecasz się, dzięki. Jeżeli Wam się... Prywatna stylistka Karola. Jeśli Wam się podobał ten vlog, to koniecznie dajcie łapkę w górę. To będzie dla nas znak, że się podobało, że mamy więcej takich niespodzianek dla Was kręcić. Ja się trzeszę, bo marynarka, spódnica i koszula 300 zł. Ja uważam, że to na 3 fajne jakościowo rzeczy, bo one dobrze wyglądają. Widać, że to jest konkretny materiał. No to ja gratuluję, Karola. Tak, dobrze sobie poradziłaś. Jeśli Wam się podobało, to też łapka w górę. Dajcie koniecznie znać, która z tych 3 rzeczy najbardziej Wam się podoba, którą chciałybyście mieć dziewczyny w swojej szafie. Dziękujemy bardzo za dziś. Żegnamy się z Karolą. Całujemy i pa! Pa!